Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. On nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Oto słowo Pańskie. Siostry i bracia, doprowadzi nas Duch do całej prawdy, ponieważ On jest Duchem Prawdy. O tej prawdzie słyszymy też w innych miejscach Ewangelii. Chrystus Pan sam wręcz mówi: ja jestem drogą i prawdą, i życiem. I na pytanie przed Piłatem mówi: przyszedłem dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Prawda. Coś, co jest w opozycji do kłamstwa. A wiemy dobrze, że ojcem kłamstwa jest zły duch. Wiemy dobrze, że w ogrodzie rajskim to właśnie kłamstwo złego ducha omamiło Adama i Ewę. To kłamstwo, w którym było: na pewno nie pomrzecie. Będziecie jak Bóg. Znamy efekt. Wiemy, co to się narobiło. Przez to, że ludzie uwierzyli kłamcy. Nie chcieli słuchać prawdy. Dlatego Pan Jezus mówi o prawdzie. Duch prawdy. On wszystkiego nauczy. I w tej prawdzie będziemy żyć. A prawdą tą jest niekończąca się, zupełnie niemożliwa do tego, byśmy zasłużyli na nią, bo nie ma takiej potrzeby, nieogarnięta, bezwarunkowa miłość Boga do człowieka. W tym mamy żyć, siostry i bracia, w takiej właśnie miłości. Ale tak jak tu jest powiedziane w Ewangelii, Pan Jezus mówi: doprowadzi was do prawdy, więc jest to droga. Jest to proces, jest to czynność, która trwa i wiemy o tym dobrze, że w naszym ziemskim życiu no tak właśnie to jest. Mamy czas, wszystko co doświadczamy ma swoje trwanie, ma swój czas i ten czas kiedyś się skończy. Więc byśmy słuchali tego ducha prawdy, potrzeba czystego serca. Czystego serca. I dbamy o to, bo jesteście u Komunii Świętej. Kiedy potrzeba, grzech ciężki się trafi, potrzeba, idziemy do sakramentu pokuty i pojednania. W każdej Eucharystii zaś jest ten moment, kiedy mówimy, wyrażamy żal za nasze grzechy w jakiejkolwiek formie. Czy spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, czy takie jak dzisiaj, czy też innych używanych. Jest to moment, kiedy kapłan mówi, byśmy z czystym sercem złożyli najświętszą ofiarę. Bardzo ważne, żeby w tym momencie być w Kościele. Żeby w tym momencie aktu pokuty również w tym akcie uczestniczyć. By nasze grzechy, nawet te lekkie, te powszednie, te powiedzmy takie malutkie, w cudzysłowie, były złagodzone. Byśmy z czystym sercem przystąpili do Komunii Świętej, złożyli tę najświętszą ofiarę. Nie tylko przystąpili, ale w całej uczestniczyli z czystym, otwartym sercem. No bo jak słuchać, kiedy jest ono zabrudzone grzechem? To tak jakby patrzeć przez szybę, która jest umazana błotem. No nie widać. Nie ma ostrości. Nie ma szczegółów. Dlatego bardzo, bardzo ważne jest,
by w Eucharystii uczestniczyć od samego początku, gdyż ten akt jest właśnie, akt pokuty jest na początku Eucharystii. Do tego gorąco zapraszam, zachęcam, byśmy z czystym sercem zawsze byli na Eucharystii, słuchali Słowa Bożego, słuchali Słowa, słuchali Ducha Prawdy.